Jo, siemaneczko. Dzisiaj słuchajcie, króciutki temacik. Rundki Ferrari versus Bomba. Słuchajcie, nie podobało mi się te wciąganie rodziny i te inne rzeczy, dzieci w afery. To z tym Zusie, Bomba Zusie, za duży kurwa bajzel, za dużo kłócenia się. Nic to, do niczego to nie doprowadziło. Raczej to było żenujące moim zdaniem. Ferrari trochę kiepsko wyszedł. Poza tym kurwa testem matematycznym, że tam coś obliczył na kalkulatorze. To mi się udało. Wydaje mi się, że poza tym Bomba za dużo przekrzykiwał. Nawet trenerowi Mirkowi nie dał dojść do słowa. Takie to trochę słabe przekrzykiwanie. Ale no co zrobić, taki jest jego sposób. Widzę, że argumentów brakło, no ale co zrobić, każdy jest inny, każdy ma swój sposób i też to trzeba jakoś tam docenić. Generalnie te rundki takie sobie, myślałem, że będzie bardziej to ciekawsze, aczkolwiek nie było źle. Aczkolwiek ja oczekiwałem czegoś jakby większych dymów. Później na face to face już wyszło, że jeden i drugi do siebie mają jakiś tam respekt. Aczkolwiek walka no rules, czyli można kopać na ziemi, po głowie i tak dalej. No trudno, chłopaki jak chcą, tak będą mieli. Ja na pewno bym w takich no rules nie wziął, że tak powiem, udziału, bo to mi się wydaje bez sensu. Można się bić, wiadomo, ale wszystko ma jakiś tam, musi mieć jakiś sens. Takie bez rules, to są te zasady, to są już raczej takie, powiedzmy, no nie jest to ciekawe, na pewno jedna albo druga strona po prostu się o tym przekona, ale to już wiadomo na własnej skórze po walce. Także zobaczymy. Ja ogólnie mam faworyta, ale to już po mediatreningu będę robił zestawienie, typowanie. Także zapraszam Was do mojego typowania. No i co? Trzymajcie się, słuchajcie. Pozdrówki. Do następnego. Wow. Elo. Pozdrawiam.